6 grudnia 2015 roku jesteśmy przed Galerią Szerzyńską, proszę o ten. Ta galeria została i otwarta została już, gdzie się znajdują delikatesy, Hitpola, tam apteka i różne ubezpieczenie i różne parę innych biznesów. Została otwarta już rok temu, proszę Państwa. Rok temu została otwarta, a do dziś, jak tu Państwo zobaczą, powiat, który jest właścicielem tego pasa drogowego, nie jest w stanie położyć tutaj asfaltu, żeby połączył tą posesję, gdzie się odbywa biznes, dla całej tutaj wielkiej ilości ludzi zamieszkujących gminę Szerzyny. I nie, po prostu nie potrafią położyć tu tego kawałka asfaltu. Nie tylko ten tutaj ta to centrum jest, ale tam jest jeszcze pawilon handlowy, prawda, tutaj jest fryzjer, tam są materiały budowlane, czyli cały kilka różnych biznesów. No rzecz w tym jednak, że widocznie te osoby, które są właścicielami tych biznesów, nie należą do kliki PSL-u, bo proszę popatrzeć, zobaczmy na drugą stronę. Na drugą stronę tu jest warsztat tylko samochodowy. I do tego warsztatu, proszę zobaczyć, chodnik zrobiono od samego centrum Szerzyn, prawda, tutaj zrobiono, wydano kilkaset tysięcy pewnie złotych i asfalcik, prawda, ten w pasie drogowym, prawda, tutaj jest ładnie położony i na to mieli, prawda, pieniądze i czas. I to dopiero zostało zrobione, bo, że tak powiem, w ostatnim miesiącu czy dwóch miesiącach. Natomiast tutaj przez cały rok nic nie jest zrobione, mimo że, proszę Państwa, z terenu gminy Szerzyny mamy aż 3 przedstawicieli niby, prawda, z tego terenu w Radzie Powiatu, prawda, i jest to członek i PSL-u, i PiS-u, i PO. A mimo to faceci biorą tylko pieniądze, prawda, około 20 tysięcy rocznie i nie są w stanie spowodować tego, żeby położyli łyżkę asfaltu. No to dziękuję, to takie mamy tutaj, ta koalicja PO-PSL po prostu tak, dla swoich to oni wszystko potrafią zrobić i nie przeszkadza im nic, ani terminy, prawda, ani pieniądze, obojętnie ile to kosztuje, ani prawda, inne rzeczy. Natomiast jeżeli nie dla swoich kolesi, tylko dla mieszkańców, to nic nie robią, olewają. No, gdzie tutaj, proszę popatrzeć na ten chodnik, gdzie tu jest sens, ten chodnik jest po drugiej stronie ulicy, a nie po tej stronie, przecież powinien być po tej stronie, skoro tu jest tyle biznesów. Po co? Do warsztatu samochodowego jest potrzebny co? Chodnik z centrum wsi, a używając tego chodnika, to ludzie muszą 2 razy przechodzić, gdzie nie ma przejść dla pieszych, z tego chodnika do tych biznesów po tej prawej stronie, gdzie tu w tej chwili stoję. No to na razie tyle, wesołych świąt.